broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday. No i to tyle z profesjonalnej relacji z Mytyty. Potem 10 godzin robiłem zdjęcia. Było fajnie, polecam. Hej, witajcie z tej strony Naruciak. A dzisiaj chciałbym was zaprosić do poniedziałkowego Naruciaka. Proszę państwa, tęskniłem. Cześć. Muszę się wam przyznać, że ostatnie filmy, jakie widzieliście w tym tygodniu, prócz poniedziałkowego Naruciaka, nagrywałem na zapas. One były na zapas. Więc w zasadzie nie nagrywałem tydzień. Ale już jestem. Cześć! I jak się orientujecie, wróciłem z Mytyty z Krakowa i to jest pierwszy poniedziałkowy od dawna, który jest nagrywany rzeczywiście w poniedziałek. Zazwyczaj nagrywam w niedzielę, żeby zdążyć, bo ja jestem generalnie wolny dosyć w nagrywaniu i montowaniu, więc po prostu dużo czasu. No ale dzisiaj jest zimno. Tak, bardzo zmieniłem temat. Jest zimno, jest poniedziałek, wielu z was ma ferie i to mnie bardzo cieszy, ponieważ jak są ferie, to wy mnie bardziej oglądacie, a mi się bardziej chce nagrywać. To tam Dominika, dasz mi telefon? Zdarzyło ci się kiedyś, że spadł ci telefon prosto na twarz, gdy pisałeś z kimś po ciemku leżąc w łóżku? XD? O Boże. Ile razy? Lubisz chodzić po ciemku? Powiem ci, Justyna, że teraz już nie mam z tym problemu, ale kiedyś miałem niezłe schizy, pewnie nie jeden z was. To normalne, że gdy patrzysz w ciemność, twój mózg wyobraża, tworzy różne obrazy. Generalnie, gdy patrzysz w ciemność, wiele rzeczy sobie wyobrażasz i możesz sobie tam zobaczyć swoje lęki, możesz tam zobaczyć swoją wyobraźnię, a możesz też zobaczyć jakiegoś kucyka, który właśnie będzie skakał tam. Zobaczysz kucyki. Wow. Dlatego gdy ja chodziłem po ciemku, zawsze musiałem mieć światło i jakby... Boże, cień też jest straszny. Kiedyś oglądałem horror, w którym ludzie, którzy nie byli w świetle, umierali. To było straszne. Więc w zasadzie powiem ci, że do dzisiaj raczej po ciemku nie lubię chodzić, ale już nie mam aż takich wielkich schiz i mogę chodzić bez problemu, ale to dalej nie jest dla mnie zbyt komfortowe. Powiem wam, że w strachu przed paraliżem sennym ja śpię już od roku cały czas na brzuszku i mam erotyczne sny. Same plusy! Jesteś sam we swoim domu, zamknięty w pokoju. Montujesz właśnie odcinek, kiedy nagle twój komputer się wyłącza. Zapada ciemność. Słyszysz ciche skrzypienie drzwi, nie rozumiem słowa mówione po cichu przez kobietę. Kiedy chcesz wyjść na korytarz, okazuje się, że zamki są wyłamane. Nagle Andrzej spada ci pod nogi, trzymając kartkę z napisem: pobaw się ze mną. Po chwili zauważasz, że jego oczy nie są już czarne, a czerwone. Słyszysz powrotne kroki po schodach. Co robisz? To pewnie przeciąg, ponieważ ktoś otworzył okno. Generalnie mieszkamy w starym bloku, więc pewnie coś tam skrzypi. Po prostu wyjebało korki, dlatego muszę je wyłączyć. A Andrzej, no cóż, położyłem go troszeczkę niewygodnie, więc po prostu wypadł mi z półki. Wszystko da się wytłumaczyć. Jak przyjąłeś księdza, gdy chodzi po kolędzie? Kolejne pytanie. Jeżeli byłbyś w kinie na horrorze 7D, to po tym filmie byś się bał wrócić sam? Zakładam, że jest północ. Powiem ci, że kiedyś, dawno temu, czyli w sumie 2 lata temu, byłem na horrorze 5D chyba? To się tam się ruszały krzesła, jak myszy przetywały, to cię tam coś smyrało po piętach i generalnie było dosyć realnie. Powiem ci, że cały horror przesiedziałem tak. Horrory nie są fajne, okej? Mam parę pytań. Spokojnie, bez strachu, na każdy odpowiem. Jak śpisz, to się ślinisz lub kapiesz? No więc generalnie jak jeżdżę na różne meetupy, albo gdziekolwiek jadę, to albo jadę z Kreksiem, albo jadę z Maciusiem. Jak jadę z Maciusiem, to z Maciusiem jest śmieszny. Jak jadę z Kreksiem, to też jest śmieszny w zasadzie. Ale teraz ze mną jechał Maciuś i Maciuś mnie nagrał, jak chrapie. Tak więc specjalnie dla was, materiał jak chrapie. Czekajcie. To materiał jak chrapie, patrzcie. Chrapie. Śmieszne. To się chrapie tutaj. To jest jedyny moment, który możecie mi zobaczyć, jak chrapie. Bo normalnie śpię na odcinku, a tu chrapie. Prawdziwy chrap, prawdziwy chrap. I w sumie jak to zobaczyłem, to się trochę przestraszyłem. Ponieważ ja nie chcę chrapać. To jest straszne, jak się chrapie. I ja sobie powiedziałem, ja nie chcę chrapać. Ja nie chcę chrapać. Więc mam nadzieję, że już nie będę nigdy chrapał. Bo Jezu, rozumiecie, śpicie sobie z dziewczyną i chrapiecie, jakie to jest. Jakie to jest, o Boże! Drogie kobiety, zanim sobie znajdziecie mężczyznę, znajdziecie sobie takiego, który nie chrapie.
To jest przewaga na całe życie. Jaki ci się śnił najstraszniejszy sen? Chyba sen, którego nie da się obudzić. I powiem ci, że kilka takich było i to było dosyć straszne. Kiedy nie da się obudzić. W sensie, masz sen, mówisz sobie, chcę się obudzić, nie mogę się obudzić. Ale powiem ci, że niedawno i taki, który przychodzi mi najszybciej do głowy, to był taki, w którym faktycznie nie mogłem się obudzić, ale jeszcze byłem zamknięty w świecie stworzonym przez kogoś innego i cały czas jakby byłem zamknięty w pomieszczeniu bez wyjścia i bez nikogo, gdzie wszędzie były światła dookoła i mi raziły w oczy, gdzie nikt mnie nie rozumiał, kiedy mówiłem, to nie mogę mówić, jakby miał zaszyte usta i to były przerażające sny. Co najciekawsze, źli bohaterowie w tym śnie byli osobami, którzy są dla mnie przyjaciółmi. To było straszne. Czy zrobię jakiś odcinek na temat muzyki, której słucham? Powiem ci, że jest to całkiem spoko pomysł i na pewno o tym pomyślę. Na przykład top 10 moich piosenek. Ponieważ muzyka jest z nami together forever, więc jasne. Postaram się coś takiego nagrać. Jak myślisz, czy wszyscy widzowie podchodzą całkowicie poważnie do filmów na przykład o śmierci czy samookaleczanie? Czy ich opinie są szczere? Czytałem komentarze do tych filmów i niektóre były sztuczne i kompletnie wyrwane z kontekstu tematu. A propos drugiej części twojego komentarza, no to sobie sam odpowiedziałaś. Oczywiście, że nie każdy film jest odbierany tak jak chce, ale to jest normalne. To pokazuje, że nie każdy jest na tyle dojrzały, aby zrozumieć to, co mówię. Wyobraź sobie syna, że właśnie mnie ogląda osoba, która na mnie patrzy, się uśmiecha i mówi: o Boże, jak on słodki, a zupełnie nie wie, o czym teraz mówię. Na przykład teraz jakby go wyzywam, jakby się z niego śmieje, ona o tym nie wie. To jest ten typ niepodzielności uwagi, tego niezrozumienia tego, co oglądasz i to jest takie mega puste i wiem o tym. Zauważyłem, że ludzie pytają się o różne bezsensowne rzeczy, ale pojąkowym chyba bardziej chodzi o to, aby zadawać takie pytania, dzięki którym dowiemy się o tobie więcej. Powiem ci, Weronika, że nie. W zasadzie nie zgodzę się, jakby ja nie jestem aż takim egoistą, żeby w każdym poniedziałkowym co tydzień przez rok czy dwa cały czas mówić o sobie. Ta seria jest na tyle uniwersalna, że mogę to robić co zupełnie chcę. A moim głównym motywem jest nie tyle co poznanie samego siebie i pokazania siebie, tylko po prostu was rozbawienie, albo wam pokazanie czegoś ciekawego, albo... No bo tego nie chcę wam pokazywać. To nie jest żadna moja biografia, to jest poniedziałkowy naruciak. Właśnie ogarnąłem, że telewizor zrobił się w tle. Wiem wam w ogóle coś ciekawego, jeżeli się tam przyjrzycie na ten telewizor, to tam widzicie, tak macie taką kreskę, to jest taka kreska. Ona tam nie jest bez przypadku. Prawda, mamo? Więc ostatnie już pytanie. Co lubisz robić po ciemku? Spać. Lubię spać, kiedy jest ciemno. Zazwyczaj chodzę spać, kiedy jest jasno, bo kiedy jest ciemno, to przynajmniej da się spać. Dziękuję wam serdecznie za ten odcinek, jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, ponieważ łapka w górę pokazuje mi, że hej, podobał wam się ten film. Mówicie sobie, ole, fajny poziomkowy narucza, chciałbym go oglądać codziennie. Wiecie, no da się zrobić, możemy niedługo zrobić coś takiego, że co każde 20 tysięcy łapek w górę będzie codziennie poziomkowy narucza, codziennie będziecie mieli poniedziałek, ale poniedziałek, nie wiem, w wakacje, albo coś na stelo, to jest całkiem spoko pomysł. Ale aktualnie się z wami pożegnam, zaproszę was na moją nową grupę na Facebooku, na której bawimy się całkiem nieźle, na której ja się bawię całkiem nieźle, też byłem na meetupie, więc nie mogłem zbytnio jej pilnować, ale generalnie ona istnieje, jest fajna, zaakceptujemy tylko osoby, które powinny się znać w tej grupie, więc jest na razie mało osób, jest około 25-30 tysięcy osób, ponieważ o to nam chodzi. My nie chcemy mieć dużo ludzi, my chcemy mieć dużo ludzi aktywnych, więc jeżeli chcesz dołączyć do grupy, aby się tam fajnie bawić, to wchodź. Jeżeli chcesz wejść tam, żeby po prostu tam być, to nie wchodź. Więc zapraszam cię bardzo serdecznie do grupy, a ja, jako naruciak, się właśnie z tobą teraz w tym momencie żegnam. A zapraszam jeszcze na mojego Instagrama, w ogóle czegoś jeszcze żegnam trzykrotnie. Zapraszam was na mojego Instagrama oraz na mojego fanpage'a oraz na mojego Snapchata, naruciak gaming. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa! Generalnie to jest tak, że siostra wzięła mój telefon i gada z moją mamą, więc jeszcze nie mogę wziąć pytań, więc chwilę pogadamy. A pogadamy o filmie, który rzuciłem w niedzielę. Jestem na YouTubie i dosyć długo i w zasadzie znam was, a wy znacie mnie. Jestem trochę taki podstępny i już ci wytłumaczę, dlaczego tak uważam. Albowiem nagrałem film, który chciałem, aby wyglądał tak, jak wygląda. W sensie wiecie, wiele rzeczy robię na spontanie, nie przygotowuję się do nich, nie wiem, jak będzie wyglądał film, więc w zasadzie zawsze po prostu włączam kamerę i mówię sobie, będzie jak będzie. A w filmie w niedzielę, jeżeli go nie widziałeś lub nie widziałaś, to tutaj go możesz teraz zobaczyć, żeby wiedzieć, o czym mówię. Śmiałem się z filmiku. Właśnie, to jest bardzo ważne zdanie, ponieważ śmiałem się z filmiku,
a nie z osób, o którym ten filmik był, dobrze powiedziałem. A film było Bars and Melody i bardzo ładny komentarz przeczytałem, w którym było: ej, mówiłeś, że nie będziesz wyzywał naszego gustu muzycznego. No i właśnie o to chodzi, bo ja nie wyzywałem twojego gustu muzycznego. Ponieważ równie dobrze ten filmik mógł być o Dawidzie Podsiadło i generalnie mój odzew byłby taki sam. Za kurwa idiota zrobił ten film. Drogie ciuraki i osoby, które z tymi ciurkami nie chcą być, słuchajcie, ja nie wyzywam żadnych bambinos. Tego, co się tak nazywa. W zasadzie nikt nie zna twojego zespołu, ale to nie zmienia faktu, że traktuję was jak każdego na równi. Gdybym wyzywał Belieber, to bym potem było mi głupio, że wyzywam Belieber. Tylko, że mi teraz nie jest głupio, bo nikogo nie wyzywam. Śmieję się z filmiku, a nie zespołu, więc w zasadzie tyle. Obejdź ten film jeszcze raz, a potem idź do szkoły. Albo dorośli. Nie na polskim uczyli czytanie ze zrozumieniem. I bardzo się to przydało do słuchania ze zrozumieniem. No ale niektórzy ludzie to są warzywa, więc lećmy do pytań. Jeżeli ten niesamowicie fantastycznie wymagający odcinek ci się spodobał, nie zapomnij łapce w górze. A tak w ogóle to na fanpage'u są moje gołe fotki. Link w opisie.